Zapraszam serdecznie na scenę posłańcego pana Janusza Piącińskiego. Dzień dobry Państwu. Wiadomo, jest kamera, są mikrofony. Politycy parlamentarni nie mogą nie skorzystać z takiej okazji w imieniu naszego przyjaciela, pana posła Czesława Czekryry, w imieniu własnym, łącząc pozdrowienia, pamięć i życzenia od Andrzeja Kalickiego. Chciałbym zanim wniosę do was powiedzieć kilka słów. Szanowni Państwo, kiedy 85 lat temu członkowie założyciele tworzyli bank, który w bardzo trudnej rzeczywistości z II RP miał gromadzić drobne kapitały i tu de facto swoistą samopomocą środowiska, które wyrastało z tradycji pracy pozytywistycznej, a także miało zrozumienie dla tego, co my sprowadzamy do idei spółdzielczej, że razem możemy więcej, razem damy radę. Warszawa leżała bardzo daleko od Piaseczki. Kończyła się zwarta zabudowa na dzisiejszej ulicy Rakowieckiej. A po jej minięciu zbudowanych świeżych okmachach choćby Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, jak wtedy Szkoły Głównej Handlowej dzisiaj, która wróciła do tej nazwy, z powrotem zaczynały się piękne, mazowieckie, dorodne łany, miejsca rozcięcia kapusty, martwi i innych warzyw. Była po prostu polska wieś, a gdzieś tam w oddali bardzo daleko, połączona bardzo matnej jakości ulicą dzisiejszą Puławską, było Piaseczki. A jeszcze dalej, na Królewskim Kozienickim Szlaku był Matuszek. Okazało się, że ojcowie założyciele nie spodziewali się, że ten mały bank rozrośnie się w ramach tych wielkich procesów, tak jak rozrosła się nasza rzeczywistość. Wzbogaciła wielkim wysiłkiem społeczności samorządowej, polskiej przedsiębiorczości, polskiego rolnictwa. Z tego wielkiego przesłania, szczególnie teraz, kiedy mówimy o światowym kryzysie, warto przypomnieć kilka praw. Po pierwsze, zawsze szanując innych, trzeba umieć szanować i troskliwie zapobiegać trudnym sytuacjom, ale tworzyć rozwój dla własnego. To nie banki spółdzielcze stworzyły wielki światowy kryzys, ale banki spółdzielcze w polskiej rzeczywistości odnalazły na ten kryzys najlepszą, wspaniałą ofertę. Być blisko klienta, nadążać technologią, ofertą za potężniejszymi pozornie rywalami, ale jednocześnie zachować klimat, ciepło i właśnie spółdzielczy, samopomocowy charakter. Patrząc więc dzisiaj z perspektywy gumofilców złotych, które zostały wykorzystane w tym pięknym, przed chwilą zakończonym występie teatralnym, pamiętajmy o jednym. Przed nami kolejne 60, 80 i 100 lat. Ale największą wartością na takich jubileuszach jest to, że podobnie wita się tych, których uważa się za wielkich. Tutaj wymieniano społeczność samorządową, bankową, polityczną, różne władze, różne instytucje. Ja chciałbym w sposób szczególny uhonorować i wznieść do was za wity nad niebawem członków, pracowników Banku Spółdzielczego w Piasecznie. I powiedzieć tak, wielkie sukcesy gospodarcze Wielkiej Brytanii zaczęły się z Bankiem Anglii. Wielkie sukcesy północnych Włoch zaczęły się z bankami florenckimi. Wielki sukces powiatu piaseczyńskiego zaczął się w tym niepozornym budynku 85 lat temu. A dzisiaj to już jest sukces Mazowsza. Oby wkrótce był to wielki sukces bankowości spółdzielczej w Polsce i kolejny raz odrodzonej wielkiej bankowości wspólnotowej w Europie Środkowej i Europie. Wszystkiego dobrego. Spotkajmy się za 15 lat na Stronowej Sesji. Niech niczego nie zabrakło.